Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym będziemy kończyć rozkładanie płyt izolacyjnych. Będziemy łapać wszystkie łączenia. Żona właśnie bawi się trochę w docinanie, bo ja akurat nie mam do tego cierpliwości. Za chwilę skoczę do góry, ponieważ tam mamy jeszcze inne płyty o innych grubościach, które powinny być tu i tutaj, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku. I jak tylko to zrobimy, to jedziemy po płytki i jedziemy prawdopodobnie po kabinę prysznicową, ponieważ mamy pomysł. No postaram się. Chłopcom tam ciskaj. Będzie pan zadowolony. Okej. Okay. Wszystkie łączenia, a ja biorę się za wyrabianie kleju, bo musimy to wszystko zaciągnąć, więc zaciągniemy tym samym klejem, w którym układaliśmy te płyty, bo dobrze się trzyma, uwierzcie mi, zresztą tu jest kawałek, to wam mogę pokazać, tu jest kawałek tego kleju, to na weźmę, spróbuj to zerwać. Dopiero puściło, aż wyrwało. I całe możecie zobaczyć, jak się trzyma. Już miałem zwątpić i z buta to wziąć. Więc jak chodzi o klej, bo dużo osób pewnie się zapyta, co to za wynalazek. Kupiliśmy taki klej Atlas elastyczny z dodatkiem żelu. Miałem wziąć typowo żelowy, no ale ten był trochę tańszy, bo był w promocji. Ale jak sami widzicie, bardzo dobrze się trzyma, dlatego że jest tutaj dana już siatka, jest to kropowate, więc nie jest to jakieś gładkie. Ponieważ jeżeli byście dawali typowy styrodur czy styropian, to powinniście troszeczkę zatrzeć. Natomiast ja czasami nie zacieram styrodura, no bo on jest, wiecie jaki. Jak go się ruszy, no to może być z tym problem. Natomiast w tamtym domu obok nie zacieraliśmy i jest to samo, nie da się zerwać. Więc raczej bym powiedział, że tutaj chyba wszystko tak naprawdę zależy od kleju. No i wiadomo, też przygotowanie podłoża też ma duży wpływ, żeby nie było ukurzone i tak dalej, natomiast klej naprawdę robi robotę. Wszystkie łączenia wyschły. W międzyczasie pojechaliśmy kupić. Chodź, żona, pokażemy, co kupiliśmy, bo my zawsze pokazujemy, co bierzemy i skąd kupujemy. To tam, Chico, zimno. Kupiliśmy tak, panele, które będziemy za chwilę wyciągać, to sobie zobaczycie. Płytki na przycionek i kabinę prysznicową 90 w kolorze złotym. Takie obramówki złote. Więc za chwilę będziemy wyciągać, to sobie zobaczycie, jak wygląda. I w sumie chyba tyle. No. Tak, w sumie chyba tylko tyle, bo no jest okres przyświąteczny, więc też nie chcieliśmy latać. Poza tym pojechaliśmy osobówko z myślą, że kupimy tylko jakieś tam takie niezbędne rzeczy, a kupiliśmy to, co tak naprawdę ledwie się do tego auta zmieściło. Więc mieliśmy trochę problemów, żeby dojechać. Wypakowane. Ale powiem wam, że ledwie z żoną daliśmy radę. Trochę się tutaj śniegu nasypało. Ale to nic, jutro tutaj mam w planach układać ogrzewanie elektryczne, więc dzisiaj może być trochę mokro. Do rana wyschnie. Jeżeli tu jest oznaczenie, czyli 58 kg, to powiem wam, że no ledwie daliśmy radę. Już tu nie chodzi o mnie, tylko że o żonę. Żona jest, no to jest praktycznie cięższe niż ona waży. Dobra, na szybko wejdę, pokażę wam, bo i tak jest tutaj dużo śniegu nawalone. Płytki takie. Płytki takie.
i takie panele. Za płytki, panele i kabinę zapłaciłem 3000 zł. Więc doliczymy to do ceny domu, ale nie wiem, czy będziemy to tak szczegółowo liczyć jak kiedyś, bo sami widzicie, co się dzieje. Ceny się zmieniają z dnia na dzień i ktoś obejrzy odcinek po roku, po dwóch, po pięciu i nagle wypisuje do nas, weź tam załatw takie coś, co kupiłeś wtedy w tej cenie. A niestety, no nie da się. Cen się nie zatrzyma. Wpadliśmy na pomysł, że zrobimy normalny brodzik, tylko niski, ale w dół. Czyli nie tak jak każdy robi, że układa płytki, później daje brodzik na to, tylko my damy teraz brodzik i dookoła pójdzie strodur, taki pasek. Że teoretycznie będzie ta kabina, ten brodzik w dole. Więc coś takiego będziemy teraz układać. Tak, tylko wyrównamy sobie tutaj wcześniej. Nawet weźmiemy kawałek jakiegoś styrodura, nawet jedynki, takiego cieniutkiego. Wyrównamy sobie, zrobimy sobie odpływ i tu pod niego damy styrodur i damy płytki. Także będzie to wyglądało tak inaczej niż u wszystkich. Ale to zobaczycie, jak będziemy robić łazienkę. Póki co to jest taki wstępny zarys, jak to będzie wyglądało. Czyli pierw poleci brodzik, a później poleci reszta. Mamy położone płyty izolacyjne, za chwilę łapiemy łączenia i zostawiamy do wyschnięcia. Jak tylko wyschnie, bierzemy się w pierwszej kolejności albo za panele, albo za płytki. Płytki będą tu, panele mają być tu. Możecie napisać w komentarzach, co chcecie najpierw zobaczyć. Jak sami zauważyliście, kupiliśmy już płytki i kupiliśmy panele, więc dla nas tak naprawdę jest to bez znaczenia, od czego zaczniemy działać. Możemy zacząć od paneli, ze względu na to, że kładzie się tutaj piankę panelową i układa się panele. Oczywiście wcześniej daje się maty do grzania elektrycznego. Natomiast tutaj płytki są niżej. Czyli jeżeli by się okazało, że na przykład będzie różnica poziomów, to możemy dać więcej kleju. Może być to na raz zaciągnięte albo na dwa razy na przykład, żeby podnieść do góry. Bo tutaj jest 3 cm izolacji, tu jest 2 cm izolacji. Więc tutaj dochodzi pianka, elektryczne ogrzewanie i panela, a tam dochodzi płytka. Nie pamiętam, jakie kupiliśmy, ale raczej nie grube gresowe, ale tu jeszcze dochodzi instalacja elektryczna, tak samo, którą trzeba zatopić, tak jak w domu obok. Więc tutaj tylko układacie i tyle, a tutaj trzeba zatopić jeszcze instalację w kleju. Chodź do nas, smarujemy te łączenia i wystarczy tego na dzisiaj, bo jest późna godzina. Jak sami widzicie, pracujemy ostatnio po nocy. Do późna, żeby się wyrobić ze wszystkimi pracami, ponieważ już za kilka dni mam zamiar jechać i zamówić meble do tego domu, że jak będą wjeżdżały meble, to już będziecie widzieć, że jesteśmy po prostu na końcówce naszej pracy, na końcówce naszej przygody z tym domem. Zwłaszcza jak wskoczą schody, to od razu lecą meble do góry i góra jest zamknięta. Myjemy okna, zamawiamy rolety, temat jest zamknięty. A na dole, tak jak mówiłem wcześniej, tu ma być kanapa albo narożnik, tu ma być jakiś stolik do siedzenia, do picia kawy, dwa krzesełka, schody, kuchnia i łazienka. Ma być prosty domek w stylu właśnie loftowym, w stylu takim mieszanym, czyli trochę nowoczesnego, trochę takiego starodawnego, na przykład jak ten kamień, jak to drewno. Jeszcze będziemy takie jakieś robić ładne elementy, jakieś sznury, nie sznury, po prostu takie dopieszczenie tego budynku. Dlatego oglądajcie, żeby być z nami na bieżąco, subskrybujcie, ponieważ jak sami widzicie, dużo się zmienia. Jak skończymy te dwa domy, wchodzimy i będziemy działać już z garażem. Pewnie jak zauważyliście, jest tutaj oświetlenie, jest tutaj oświetlenie, jest tam oświetlenie, które zostało wyłączone, tutaj jest oświetlenie, a tutaj nie ma nic. A to nieprawda, ponieważ będziemy tutaj montować już niedługo w tym miejscu lampę na czujnik ruchu. Tak jak jest u nas w domu, nie widzieliście tego, ale będzie coś takiego, że po prostu jeżeli będziecie wchodzić do domu i będzie już ciemno, a tam w tamtym miejscu jest ciemno, zapali się wam taka lampka schodowa i będzie tam widno. Zobaczymy, jak ci wyszło. Masz oko, czy nie masz oka? To nie ma oka. A skąd wiesz, że celowałem akurat to? No tak mi się wydaje. Znaczy jest oko? Jest.
Oko jest, tylko że trochę tego trzeba rozszerzyć, ale myślę, jakbym mufę wyciągnął, to bym wsadził. No bo to jest większe. Bo to są takie milimetrowe tematy. Ale jest. Dobra, jest tu. Troszeczkę rozszerzyć i będzie. Poczekamy na efekty. Cisnąć bym cisnął, ale trzeba przesmarować, bo jak wciśniesz, to już nie przesmarujesz. Ale jest. Tu jeszcze delikatnie można inno, inno. Bo jest takie troszeczkę jajkowate. Mówisz, że ci się spasowało? Już mówiłem, jakby to było. Zobacz, ale tu idealnie pasują płyty do siebie. Nie, koło tego brodzika, nie? No to trzeba przemierzyć brodzik, trzeba posprawdzać, trzeba zaciągnąć koło brodzika. Czekamy jeszcze na syfon, który ma przyjechać, żeby wkuć się syfonem. Jak to wszystko porobimy, no to wtedy będziemy działać dalej. Póki co koniec dzisiejszego odcinka, ponieważ skończył się klej. Nie będziemy wyrabiać wiadra kleju, czy tam kilo kleju dla o tego w sumie kawałka. Więc po prostu skończymy to kolejnym razem. Więc pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcja, żeby być z nami na bieżąco. A jeżeli jesteście ciekawi, jak ten domek będzie się zmieniał, no to obserwujcie nas na Instagramie Dom za 25 tysięcy, ponieważ tam jesteście z nami na bieżąco, bo dodajemy codziennie relacje z tego, co robimy, a czasami filmy na YouTubie pojawiają się co 2 tygodnie, co 3 tygodnie, w zależności od tego, kiedy mamy czas na skręcanie odcinków. Dlatego jeżeli chcecie być z nami na bieżąco, to tutaj subskrypcja, a tam obserwujcie nas na Instagramie, to będziecie z dnia na dzień wiedzieć, co robimy, co kupujemy, gdzie kupujemy i tak dalej. Na razie, cześć.